Arkadiusz Żabka, witam o poranku, witamy internautów i witamy słuchaczy Radia 90, a w studio gość szczególny, Tadeusz Węgrzyk, bo dziś Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry całej publiczności, która słucha Radia 90. Tadeusz Węgrzyk wraz z żoną od ponad 25 lat prowadzi pogotowie rodzinne. Jest pan rodziną zastępczą i pionierem właściwie w Rybniku. Był pan pierwszą osobą, która podjęła się trudnego zadania wsparcia młodych, bardzo młodych ludzi, którzy czekają właśnie na taki krok. No tak, prawie ćwierć wieczu, 25 lat minęło. Początki historyczne były też ciekawe. Nie było wtedy takich instytucji rozbudowanych jak dzisiaj, pomocy psychologów, choć zawsze ta grupa istniała. No i wtedy też dostałem, że tak powiem, taką misję do spełnienia pomocy komuś. Zastanawialiśmy się z żoną, czy może to będą starsze osoby, ale przeraził nas tych ich bagaż doświadczeń jednak dużo większy. No i postanowiliśmy zostać opiekunami, czy tam próbować pomóc dzieciom, tym najmniejszym. Dzisiaj to nazywamy bajtlami rybnickimi, ale wtedy tak było. I nie było instytucji rodzin zastępczych. Nic z tych rzeczy nie było. To pierwsze dziecko, które trafiło do was? A właśnie. Pierwsze dziecko to było tak, że to było poszliśmy do domu dziecka i otrzymaliśmy dziecko dla zaprzyjaźnienia się. To był święta, 77 rok, Boże Narodzenie, wiadomo, święta. 97. Przepraszam, 97. I zawsze jest taka tendencja na święta komuś pomóc. No i tak się też nas zaczęła nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym, dzisiaj nazywanym. I przez te 25 lat wsparli państwo ponad setkę dzieci. Tak, 108 dzieci, które zobaczyły nasze ściany domu, nas zobaczyły. I my, którzy jesteśmy szczęśliwi, że można było tym maluszkom pomóc. W różny sposób, bo i trafiały z powrotem do rodziny biologicznej, z rodziny naszej zastępczej. I to było moim mottem całego 25-lecia, że taki maluszek ma swoją biologiczną mamę, ma tatę i on powinien wrócić tam do tego. I to było zawsze takie zabieganie, ale trudno, że jak rodzic biologiczny ma problemy rozrywkowe, nazwijmy to, i nie chce się zajmować, no tak, więc zostaje to dziecko troszkę w rodzinie zastępczej, aż wyjaśni się jego sytuacja prawna. Tak, ale te dzieci były u pana od kołyski po... No ten okres od kołyski do ile, to jest już wynik postanowienia sądu. Mm. I procesy w różnych przypadkach, różnych dzieci. Na 108 nie ma dwóch jednakowych przypadków, naprawdę. Ktoś by myślał, że to już jest taka norma już wyćwiczona, a każde dziecko ma swoją historię, swoje osobne życie. Dla nas jest to trudne do wyobrażenia, mówię, dla nas, którzy mają rodzinę, mają dwójkę dzieci, trójkę dzieci, jedno i czasem nie wyobrażają sobie, albo mają kłopot z takim codziennym funkcjonowaniem. Tymczasem u pana jest tak, trójka biologicznych dzieci, plus ósemka, która zawsze krążyła, tak? W sumie 13 na pokładzie. No, oczywiście, to pan tu opowiada już o historii, bo dzisiaj mamy troszkę skromniej już. Mamy pozostało, bo dzieci poszły do adopcji i jest została jedna dziewczynka, która u nas przebywa od 16 lat. Ale był taki okres, gdzie te 8 było i to był taki okres rzeczywiście, ja dzisiaj widzę po rodzinach zastępczych, jak co to znaczy, czy rodzinnych domach dziecka, co to znaczy mieć tyle dzieci. Jak wygląda codzienność? Jak wygląda śniadanie? Jak wygląda wyprawka do szkoły? No wygląda to tak, jakby swoje dzieci, tylko jest ich troszkę więcej, troszkę te dzieci mają bagaż swój i doświadczeń, troszkę inny, troszkę może trudno powiedzieć skrzywiony, ale trzeba go naprostować, bo im tego brakowało. Nikt im tego nie pokazał, że tak to trzeba, że tak ten świat dobry działa. Pana wspiera żona, a może pan żonę, czy wzajemnie? No bo trudno sobie wyobrazić bez takiego mocnego wsparcia funkcjonowanie. Nie, no to jest
myśmy prowadzili pogotowie rodzinne. A więc to jest taka specyficzna działalność rodzin zastępczych, gdzie dlatego pojawiło się te 108 dzieci, bo te dzieci przychodzą, sąd robi postanowienia, uprawomocniają się, no i dzieci wracają do rodzin biologicznych, wracają do swojego miejsca zamieszkania, ale tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli jest trudność, że rodzic rezygnuje ze swojego dziecka, no to idą do adopcji. Są z rodzinami adopcyjnymi kontakty i tak to się odbywa. Natomiast śniadania, wszystko, no wiadomo, szkoła pilnie, no co, innym okresem jest wakacja, innym szkoła, gdzie każdy musi tą śniadanko spakowane poszedł, zawieźć dziecko i wszystko. A maluszki, no wiadomo, jest dużo, dużo więcej pracy takiej fizycznej, bo to trzeba przewinąć, uspać, przytulić. W okresie intensywnej pracy u pana były organizowane pikniki, takie pierwsze dla rodzin, na ogrodzie ponad 200 osób. No, taka historia też się odbyła. No, znaczy, jestem tym, który rozpoczął to rodzicielstwo zastępcze w mieście Rybnik. Jeżeli powstał, był to rok 70, tak wcześniej wspomniałem, 97, i później przybywało troszkę rodzin. Pierwsze spotkanie odbyło się w 99 roku, jak pamiętam, 12 czerwca, i było nas tylko garstka. I od tego się zaczęło. I tam poczułem takie coś, że te rodziny zastępcze powinny ze sobą spotykać się, żyć ze sobą i mieć ten wspólny język. Bo kto, jak nie oni sami sobie pomogą swoim doświadczeniem, swoimi przeżyciami. I dlatego te pikniki, zresztą do dzisiaj wspominane pozytywnie bardzo, z którego się bardzo cieszę. Dzisiaj także z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego trzy duże wydarzenia, śniadanie na kampusie od 10, dzień otwarty w ośrodku pieczy zastępczej, spotkania w Halo Rybnik. Dzisiaj jest łatwiej tym rodzinom, bo dzisiaj cały czas apelujemy do wszystkich, aby otworzyć swoje domy, aby otworzyć swoje serca. Znaczy rodzinom czy jest łatwiej? Rodziny są obciążone dziećmi, mają dużo dzieci, nie ma rodzin zastępczych, dlatego te nasze programy, te nasze poszukiwania młodszych ludzi, przynajmniej do pomocy. Bo to nie jest tak, że zostać rodziną zastępczą, zaraz ktoś tam dzieci zabierze, coś tam tego. Nie, przecież ja sam doświadczyłem, że mama idzie do szpitala, gdzie to dziecko umieścić? No nie ma, tu przyjechała z Polski gdzieś tam i nie ma, a życie i tak pokierowało. No to jest od tego rodzina zastępcza. Dziecko przebywa 2 tygodnie, tydzień i wraca do swojej mamusi. Ale te dzieci zostają na dłużej, ta więź pozostaje między wami. Pan śledzi losy swoich dzieci, które już odeszły? No tak. Jest pan w stanie monitorować to, co się dzieje z nimi dalej? Nie jest to zadaniem rodziny zastępczej, żeby monitorować, aczkolwiek szanujemy rodziny, które z nami kontakt utrzymują, dzwonią. Jest to na pewno coś miłego. Zdjęcia posyłają, jak ta wychowankowie się kształcą. Także, że to jest miłe. I to jest taką, ja już to tak nazywałem kiedyś, że to jest nasza taka wypłata tych rodzin zastępczych, ten uśmiech tego dziecka, że udało się kogoś wyprowadzić z tego trudnego jego życia. To pytanie mogło paść na początku, ale pada teraz. Jak to jest, że u pana była ta chęć, ta wola, a w większości tego nie ma? A nie, to tak nie idzie powiedzieć, że w większości tego nie ma, bo skąd ja miałem wiedzieć, że ja mam taką wolę? No po prostu zostałem taką misję powołania, pomocy i tak to się rozwijało. Poszło to w rodzicielstwo zastępcze. No dzisiaj wiem po ćwierćwieczu, że to było piękne wszystko, ale jest to naprawdę bardzo trudna, podkreślam, bardzo trudna praca i podziwiam te wszystkie te rodziny i nie dziwię się, że jest trudno zdobyć. Dzisiaj mamy życie takie bardzo bogate i nikt nie chce, jak ktoś wychowuje swoich 2 dzieci, to już wie, co to znaczy za trud. U pana teraz jest 16-letnia Patrycja, o ile się nie mylę, tak? Tak. I ona czeka na nowy dom. No tak można by powiedzieć, nowy dom, znaczy Patrycja jest od urodzenia u nas, jest dzieckiem specjalnej troski i życie jej, lekarze mówili, że będzie roczek żyła, dzisiaj ma 16 lat, jest dzieckiem
cały czas przy nas. No a my ze względu nie, że szukamy, że chcemy umieścić dziecko w DPS-ie, po prostu mamy swoje wiosny już przeżycia i szukamy takiej młodszej krwi, której pomożemy, żeby tą Patrycją dalej się opiekiwała. Wszystkiego dobrego dla pana, tak? No jeszcze właśnie z tej okazji korzystania dzisiaj z rodzicielstwa zastępczego, no trudno by było nie złożyć wszystkim tym rodzinom zastępczym i obojętnie z jakiego to są spokrewnione, niespokrewnione, zawodowe, pogotowia rodzinne, wszystkiego najlepszego, dużo życzyć im wytrwałości, cierpliwości, no i z niebios tego pilnowania, i bo to jest najważniejsze, żeby to ich natchnęło i nie przejmowali się tymi problemami, które są. Naprawdę są dzisiaj organizacje, które pomogą w tym i idzie sobie z tym wszystkim dobrze radzić. Powiedział w porannej rozmowie Tadeusz Węgrzyk, pionier rodzin zastępczych w Rybniku. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.